Szanowni Państwo, ja myślę, że rzeczywiście stało się coś ważnego i to podkreślił Pan Marszałek, to znaczy mamy do czynienia z aktem, który jest dowodem tego, że teatr jest sprawą całego społeczeństwa, że nie jest tylko, nie należy do jakiejś grupy, nie należy do jakiegoś regionu, nie należy do jakichś artystów, nie, jest własnością społeczeństwa, jest miejscem dialogu, a więc ścierania się różnych wizji artystycznych, społecznych, moralnych, jest miejscem debaty i tak myślę, że nasz teatr funkcjonował, funkcjonuje i będzie funkcjonował, nie zapominając o tym, że 100 lat temu, 29 stycznia, 104 lata, prawie już, 2013 roku, premierą Iryndiona Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Arnolda Szyfmana rozpoczął swoją działalność, cytuję, na pożytek i chwałę oraz celem rozwoju polskiej sztuki scenicznej, krzewiącej piękno ojczystej mowy naszej. Dzień dobry Państwu. No nie sądziłem, że dotrwam, że doczekam do tej chwili, że Teatr Polski wraca w szeregi narodowych, czołowych instytucji, a Pan Marszałek nazwał go nawet perłą Mazowsza. To raduje szczególnie tych, którzy już powoli schodzą z planszy, ale jeszcze krzepko się trzymają i wspominają te czasy, kiedy Teatr Polski niżej premierów, niżej prezydentów nie przeprowadzał rozmów. Pierwsza decyzja dotycząca dziadów w 1955 roku odbywała się na najwyższym szczeblu. Oczywiście teatr był reprezentowany nie tylko przez Arnolda Szyfmana, ale również przez Jarosława Iwaszkiewicza. Proszę Państwa, zwracając się do szanownych gości, rzeczywiście dama ma tutaj pierwszeństwo. Cieszymy się, że pani minister na wszelkich imprezach organizowanych przez Związek Artystów Scen Polskich bywa, jest obecna. Mało tego, nie wyszła zbyt daleko poza swój pierwotny zawód, a mianowicie recenzentki i co pewien czas, tak powiem, bezpośrednio przeprowadza recenzję tuż po obejrzeniu tych naszych prób, które są bardzo interesujące i potrzebne, bo stały teatr to z jednej strony, a z drugiej strony to jest to, co ten teatr otacza. Sądzę, że te, słyszałem, że to jest ponad 3 miliony. No, proszę Państwa, to tak radości i entuzjazmu nie wykrzesam z siebie. Kiedyś taki znakomity nasz kolega, który był w Zespole Teatru Śląskiego, jak mu dałem nagrodę w wysokości pensji, a pensja była dosyć duża, 3000 zł, pełniłem funkcję dyrektora, to on powiedział, że kolego dyrektor daje mi na pestki. Proszę Państwa, to wielkie. Już kończę. Pan Grzeta Polska codziennie. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Jeżeli jesteśmy przy milionach, to chciałam się spytać, na co zamierza pan spożytkować właśnie te fundusze? Czy postawi pan bardziej na ilość, czy na jakość? Może jakieś tytuły, o których pan marzył, żeby je zrealizować, na które nie było pieniędzy? Wszystko znajdowaliśmy pieniądze, pani, aczkolwiek nie w takiej ilości, o jakiej marzyliśmy. Pieniądze spożytkujemy na
wypełnianie naszych zobowiązań statutowych. Jest oczywiste, i ja podtrzymuję to, co mówiłem lat temu 10, a praktycznie znaczy wprowadzaliśmy to do praktyki naszego teatru od lat 7, że literatura polska, wielka literatura klasyczna światowa, to nasz priorytet. Naprawdę często otrzymuję teksty angielskich, wspaniałych dramaturgów, niemieckich, włoskich czy hiszpańskich, ale odpowiadam wtedy, to nie to miejsce. Byłoby czymś naprawdę żałosnym, gdyby wszystkie teatry robiły to samo, gdyby repertuary teatrów się po prostu nakładały, były identyczne. A tak się często dzieje. Ja chciałbym, żeby nasz teatr miał szczególny charakter, żeby był teatrem źródeł, teatrem korzeni. Mówiłem o tym od lat 8 przynajmniej. Próbujemy to robić, to nie jest łatwe. Wiem natomiast, że na taki teatr czeka publiczność.